witam. Dzisiaj kolejna lekcja, jeśli chodzi o naukę słownictwa i poprawną wymowę od razu. I znowu test krótki. Proszę, ja wypowiem słowo i spróbujcie rozszyfrować to słowo. Co to za słowo? Uwaga. Toczę. I repeat, powtarzam. Toczę. Co to może być za słowo? A lot of toczę. Popatrzmy. To jest to słowo. Toczę. No i teraz jak patrzy się na to słowo, to każdy nie ma wątpliwości, co to za słowo, bo nam się do złudzenia kojarzy w pisowni ze słowem polskim tortura. No i popatrzmy znowu, proste słowo. Jeśli zrozumiałeś, ok. Jeśli nie zrozumiałeś, to znaczy, że nigdy nie zwróciłeś uwagi na końcówkę ture w rzeczownikach, która zawsze czyta się cze. Tu jest nieakcentowane e, bardzo często jest problem z tym dźwiękiem, ale popatrzmy, jaka różnica, prawda? Nie ma ture, powstaje cze. I to cze trzeba zapamiętać, bo pewnie znasz słówko pikcze i pewnie na pewno dobrze go wymawiasz. No więc trzeba było zwrócić uwagę na to, że jest kilka słów, to nie tylko jedno, prawda? Bo i tu masz taki dźwięk, taką końcówkę i w słowie przyszłość. Aha, czyli w takim razie jest zasada, skoro tak. I pewnie wszystkie takie rzeczowniki, które, bo tutaj mamy rzeczowniki, proszę, ta pierwsza część to są rzeczowniki, wszystkie te rzeczowniki, popularne i ważne rzeczowniki, będziemy w ten sposób czytać. Czyli na końcu będzie ten dźwięk szła, nieakcentowane e. No i popatrzmy. Toczę, pykczę, fiuczę, nejcze, kryjcze, mykcze, kalcze. I trudniejsze trochę rzeczowniki, prawda? Proszę tu swój podpis złożyć. Jo signature, please. Signature, podpis. Departure, odjazd. Temperature, architecture, adventure, feature. I słuchajcie, jeden wyjątek tak naprawdę, który tutaj się doszukałem, jest taki, że w rzeczowniku to ture nie czyta się cze, tylko jest ue, caricature. Caricature, czyli karykatura. No to popatrzmy, jeśli na tyle słów, jeden tylko, prawda, tutaj wyjątek wpadł mi w oko, no to znaczy, że możemy spokojnie przyjąć zasadę, że zawsze końcówkę ture przy rzeczowniku czytaj cze. I co więcej, jeśli zapamiętasz, to znowu kolejne słówko już powinieneś rozszyfrować. Posłuchaj teraz słówka. Co za słówko? Postrze. Powtarzam. Postrze. Skoro podaliśmy tą zasadę, to powinieneś teraz pomyśleć, aha, postrze, co to może być? Czyli początek jest pos, a później musi być ture, skoro ja słyszę postrze. No i teraz słówko już wszystko jasne. Postrze, postura. Do złudzenia słówko przypomina polskie słowo, prawda? A jak daleko jest, prawda, od naszego słowa, jeśli wymówimy to słowo, prawda? Słowo postrze, toczę, te słowa nie przypominają naszych polskich słów. Dlatego pamiętaj o tej wymowie. Ucz się rzeczowników, to są ważne rzeczowniki i poprawnej wymowy od razu tej końcówki. I popatrzmy, dzisiaj mamy jeszcze przymiotniki. Tu jest cała grupa przymiotników z kolei, które mają tą samą końcówkę. Czyli jeśli nauczyłeś się kiedyś rzeczownika dangerous, czy famous, to od razu zwróć uwagę, aha, przecież one są podobne, mają tą samą końcówkę. Aha, czyli po pierwsze, pierwsza informacja, to jest końcówka do tworzenia rzeczownika, czyli każde słowo, które zobaczysz, tu jest na przykład trudniejsze słowo, popatrzmy, być może go nie znasz, ale wiesz od razu, jaka to jest część mowy. Po tej końcówce rozpoznajesz, cokolwiek to nie jest, jest to przymiotnik. I teraz bardzo dużo problemów z czytaniem tej końcówki, bo popatrzcie, tych dźwięków nie ma, tych dwóch samogłosek nie ma, za to jest to znowu ten dźwięk szła i sy, czyli krótkie e, tak jak bygę, bece, e, dangerous, famous, spacious, gorgeous, delicious, znamy świetnie ten przymiotnik, pyszny, it's delicious, ambitious, jealous, adventurous, taki, który lubi przygody, prawda, adventurous, cautious, to jest ostrożny. Zwierzę na przykład dzikie nie podejdzie blisko, bo jest cautious, boi się człowieka. Fabulous, wspaniały. Popatrzmy znowu od słowa góra, to wtedy od razu, jeśli nie wiesz co to za słówko, to co robisz? Odcinasz końcówkę w tekście i patrzysz, no tak, mountain przecież znam, góra, aha, czyli górzysty, mountainous. Courageous, podobnie, odcinam rzeczownik, odwaga, courage i już wiem, że to będzie courageous, odważny. Furious, religious, nie trudno się domyślić, że to będzie religijny, tak? Furious, wściekły i monotonous, monotonny. Czyli popatrzmy,
jeśli poznałeś jeden rzeczownik, picture, prawda? Słowotwórstwo jest bardzo ważne, już pomijamy tutaj, prawda, używanie tych słów w zdaniu, ale na przykład przy egzaminach, nie tylko maturalnych, ale innych egzaminach, bardzo często sprawdzane jest słowotwórstwo. No to od razu ucz się wszystkich, nie tylko takich, które mają taką samą końcówkę, ale też wymowa będzie taka sama, o tym też pamiętaj. Czyli przy tych rzeczownikach cze, picture, toczę, future i przy przymiotnikach to samo. Każda końcówka ous mówi, że masz do czynienia z przymiotnikiem, ale czytasz to s. Delicious, spacious, famous, dangerous. Ok? To są dwie grupy na dzisiaj. Thank you.